Współczesny świat pędzi tak do przodu, że żeby za nim nadążyć, czasami spieszymy się niemiłosiernie. A jak wiadomo, gdy się spieszymy, to łatwiej jest coś zgubić albo o czymś zapomnieć. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co zdarza im się gubić najczęściej. Kiedyś zgubiłam, ale miałam na tyle szczęście, że wróciłam tam, gdzie robiłam zakupy. Książka na mnie czekała cierpliwie. Odebrałam, podziękowałam i poszłam dalej. Tak, w autobusie, jak jechałam do Szwed, zostawiłam całą torebkę. Portfel z dokumentami. Nie odzyskałam tego już. Portfel, no. A na przykład moją karteczkę zdrowia do lekarza. Tak, o, karteczka zdrowia do lekarza. Jak już właśnie jechaliśmy do lekarza na badania. Ale się niektóre rzeczy się odnajdują. No właśnie, odnajdują się w Biurze Rzeczy Znalezionych działającym w Urzędzie Miasta w Szczecinie. W ogromnym magazynie biura jest ponad 500 rzeczy, które tam trafiły przyniesione przez uczciwych znalazców. Rzeczy te czekają, aż ktoś je wreszcie odbierze. Najwięcej mamy rowerów, komórek, kluczy oraz portfeli, ale bez pieniędzy. Muszę powiedzieć, że świadomość naszego społeczeństwa jest coraz większa, że w biurze funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych i coraz więcej osób dzwoni, do nas pisze maila, a także przychodzi albo oddają rzeczy, albo pytają o rzeczy, które zgubili. Do przepastnego magazynu rzeczy znalezionych zajrzeć nie możemy. Dlaczego? Bo gdy ktoś się zgłasza po swoją rzecz, musi ją dokładnie opisać. Dopiero wtedy zostanie mu ona wydana. Rower, telefon czy aparat to przecież rzecz cenna. Warto powiedzieć, że w biurze uzbierała się także już całkiem spora kupka pieniędzy, około 5000 zł. Wiemy już, co przynosić do biura, a czego nie przynosić? Nie przyjmujemy do biura rzeczy znalezionych rzeczy, które nie mają żadnej wartości, a jeśli chodzi, bo są na przykład zniszczone, brudne bardzo, mogłyby zagrażać w jakiś sposób, prawda, innym rzeczom, oraz nie przyjmujemy zwierząt, tak, oraz nie przyjmujemy żywności, bo te rzeczy oczywiście mogłyby się zepsuć, a zwierząt nie mamy jak przechowywać, dlatego też nie. Zdarzały się przypadki, że ktoś przyniósł zwierzę do biura rzeczy znalezionych? Mieliśmy kilka lat temu taką sytuację, że pani szukała pieska i na pani go przyprowadziła do nas, więc nastąpiła wymiana, tak? Natomiast my byśmy nie przyjęli tego zwierzęcia. Odesłalibyśmy do schroniska. Tak, miejsce psa czy kota to na pewno nie jest zamknięty urzędowy magazyn, ale jest sporo innych rzeczy, których obecność tam także może, łagodnie mówiąc, zaskakiwać. Z takich najciekawszych rzeczy mogę powiedzieć, że mamy wertykulator. Kilka ładnych lat temu mieliśmy także protezę nogi. Mamy wózek dziecięcy z całą zawartością, czyli z wyjątkiem dziecka oczywiście. Balkonik dla osoby niepełnosprawnej, mamy węże ogrodowe, a także mamy worek z krzyżami cmentarnymi. Do biura możemy zarówno coś przenieść, jak i możemy sprawdzić, czy nie ma tam rzeczy, którą kiedyś zdarzyło nam się zgubić. Codziennie zgłasza się w to miejsce kilkanaście osób.